Wydaje mi się, że Agnieszce bardzo zależało na wygraniu w Eastbourne, bo niewątpliwie to najlepszy jej występ w tym roku. I taki spory zastrzyk optymizmu przed startującym w poniedziałek Wimbledonem. Także na pewno można powiedzieć, że ona walczyła o to zwycięstwo do końca. I wydaje mi się, że takie głosy, które się podniosły, że ona ten trzeci set po prostu puściła, są nieusprawiedliwione, bo inaczej by nie walczyła o seta numer dwa i by doprowadzić do remisu. Myślę, że chyba zaważyła ten początek seta trzeciego, kiedy po walce Agnieszka przegrała dwa pierwsze gemy i właściwie chyba trochę zeszło z niej powietrze. I wiedziała, że będzie jej niezwykle ciężko dogonić Bencic, która no, wyjątkowo solidnie zagrała ten mecz. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to jeden z lepiej rozegranych finałów na kortach trawiastych, także właściwie należą się brawa zarówno tej zwyciężczyni, jak i pokonanej. Naprawdę Agnieszka grała bardzo, bardzo przyzwoicie. No ale nie starczyło do tytułu, a i tak wydaje mi się, że trzeba się cieszyć z tego najlepszego wyniku w tym roku. No i cóż, no, jechać na Wimbledon i grać bez większych obciążeń i liczyć na to, że dojdzie się jak najdalej. No. Myślę, że to dokładnie mógł powiedzieć Agnieszce Radwańskiej jej trener Tomek Wiktorowski po tym meczu.